Warszawska 30B, niedaleko hotelu Gołębieski, pubu Sześcian, gdzie często nagrywamy koncerty. Kocie kawiarnia, taka nowość w Białymstoku. Można tu coś zjeść, można tu wypić kawę, herbatę. Ceny, no nie najtańsze. Jest nawet wersja wegetariańska, na przykład tortilla z tofu 25 zł. Czy tosty z humusem 21 zł. Jest cały regulamin. Wstęp do kawiarni mają osoby powyżej 14 roku życia. Nasze koty są z fundacji. Nie wszystkie znają człowieka, uczą się obcowania z nimi. Nie dokarmiać kotów. Zamykać drzwi podczas robienia zdjęć kotom. Wyłączać lampę błyskową. Koty przebywające w kawiarni szukają domu na stałe. W celu informacji o adopcji proszę skontaktować się z naszym personelem. Koty przysypiają średnio 15 godzin dziennie, jest to dla nich norma. Nie zaczekaj kotów podczas spania, nie budź ich. Jeśli chcesz pogłaskać kota, upewnij się, że ma na to ochotę. Kot podejdzie do ciebie, jeśli będzie chciał. Nie podnoś i nie noś kotów na rękach. Bawiąc się z kotem, używaj przeznaczonych do tego zabawek. Prosimy nie bawić się z kotami na wysokości. Nie drażnij kotów zabawkami, nie drażnij zabawkami o koty. Na poniedziałek, sobota 10.22, w niedzielę od 10 do 20. Jak widzicie, nowość chociażby to jest takie drzwi specjalne, żeby... Czy zamykamy drzwi? Tak, no ekspert. A ja jakoś Amerykanin. To jest jedwospis. Koty mają oryginalne leżanki w telewizorach. Tu galeria kotów. Koty w walizkach, koty w telewizorach. Bardzo ciekawa inicjatywa w sumie, jak na Białystok, nowa i odkrywcza.
specjalne przejście. Nie wiem, czy przestrzegają tylko tego, że określonej płci, ale to już chyba mniejsza z tym.